Ewa Pierz ma zaledwie 22 lata, pomimo młodego wieku, zmaga się z poważną chorobą, jaką jest endometrioza. Dlatego czas studiów musiała poświęcić na wizyty lekarskie, badania i samodzielne szukanie diagnozy, co zajęło jej aż 4 lata. Gdyby nie to, że sama szukałam diagnozy, to pewnie nie wiedziałabym dalej, co mi dolega. Jest to choroba, gdzie tkanka endometrium, czyli taka, która wyściela błonę śluzową macicy, ulega przemieszczeniu i wszczepia się po prostu w inne narządy. Endometrioza głęboko naciekająca to nieuleczalna choroba hormonalno-immunologiczna, wyjątkowo podstępna. Powoduje bardzo mocne dolegliwości bólowe związane z naciekaniem sąsiednich organów, struktur naczyniowych, nerwowych, powodując ich dysfunkcję. Choroba postępuje z każdym dniem, zajmując kolejne zdrowe tkanki. Ratunkiem dla Ewy jest skomplikowana operacja. Tylko że u mnie ta choroba też rozwija się trochę inaczej, bo ona znajduje się w jamie otrzewnej, przy pęcherzu mam mnóstwo zrostów, które po prostu połączyły mi wszystkie narządy. Można to właśnie, tak jak pisałam w zbiórce, porównać do oblania żywicą narządów, która po prostu, ta żywica jakby zastyga i powoduje unieruchomienie tych wszystkich tkanek. I ból, ogromny ból. Koszt operacji został wyceniony na 50 tysięcy złotych. Niestety ta kwota znacznie przewyższa możliwości finansowe 22-latki. Stąd pomysł na zorganizowanie zbiórki. Same wizyty już pochłonęły bardzo dużą część moich pieniędzy. Też pracuję, studiuję dziennie, jestem na 4. roku, więc dla mnie nie ma możliwości zebrania takich pieniędzy, dlatego założyłam zbiórkę, którą właśnie udostępniłam publicznie i liczę na to, że uda się uzbierać środki i zrobię tą operację, która mi pomoże. Ewa chce także dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi kobietami, ponieważ, jak przekonuje, wiele z nich cierpi latami, czekając na diagnozę. Pomimo choroby dołączyła do grupy Silne Babki, by wraz z nimi wspierać inne kobiety w walce z endometriozą. Mimo że sama potrzebuje pomocy, wyraziła chęć, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, którą zdobyła podczas szukania diagnozy z innymi kobietami. A aby pomóc Ewie, wystarczy wpłacić datek poprzez stronę internetową zrzutka.pl.